Obserwował pan mecze w rundzie jesiennej. Jakby pan je ocenił? Byłem na 5 meczach drugiej drużyny MKS-u Start Dobrodzień w rundzie jesiennej. Byłem zaskoczony małym zaangażowaniem zawodników pierwszej drużyny w mecze w Dobrodzieniu, jak też na wyjazdach. Znacznie większe możliwości tych zawodników, które posiadają, nie były pokazywane w trakcie meczów mistrzowskich. Gdyby miał pan porównać obecny sezon z poziomem sezonu, kiedy MKS rozpoczął marsz do pierwszej ligi, to jakby pan to porównał? Poziom jest znacznie słabszy. Widać, że brakuje zawodników na określonym poziomie. To zresztą przekłada się na to, że bardzo trudno w chwili obecnej wyłuskać takiego zawodnika jak Waldka Sobotę do pierwszej drużyny MKS-u. Nie pojawiły się jakieś perełki na poziomie opolszczyzny w czwartej lidze. No niestety ogólnie trzeba uznać, że poziom spadł. Jak będą wyglądały zmiany kadrowe w zespole? Czy ma pan już jakąś koncepcję? W chwili obecnej doszedł Grzesiek Włoch do drużyny. Patrząc na kadrę jesienną, jak i również to na tych zawodników, którzy tutaj dojdą z pierwszej drużyny, w chwili obecnej nie przewidujemy innych wzmocnień. Grzegorz Włoch jeszcze za czasów gry w MKS-ie grał na różnych pozycjach, na ataku, na boku pomocy, na środku, również na obronie. Gdzie będzie szykowany w Dobrodzieniu? Jest to zawodnik uniwersalny, także na tych wszystkich pozycjach, w których był sprawdzany, zawsze się sprawdził. Trudno dzisiaj oceniać, gdzie będzie grał Grzesiek Włoch, tak jak wszyscy, którzy są w kadrze. No, walczy o to, aby być tym nominalnym napastnikiem, gdzie to jest taka jego najlepsza pozycja. Natomiast nie wykluczam również, że będzie grał na środku pomocy. Jak będą wyglądały dalsze przygotowania do wiosny? W chwili obecnej mamy zajęcia w Kuczborku i Dobrodzieniu, hala, teren, siłownia w Zawadzkim. Natomiast 1 lutego wjeżdżamy na obóz. To obóz będzie w Dobrodzieniu. Będziemy zgrupowani w hotelu Park przez tydzień czasu. 6 lutego wracamy z obozu. Jesteśmy tutaj na 9 rano na drugim sparingu w Kuczborku z Piastem Strzelcowo-Polskim. Witam ponownie w Kuczborku. Również witam. No i jak tam po powrocie? No, mam nadzieję, że będzie dobrze. Zaczęliśmy dopiero, także mi się wydaje, że cały jak obóz przepracujemy i ten, to będzie wszystko w porządku. No, mamy następne zajęcie na dworze. Na dworze? Przygotowania na obóz? No, jak zwykle, obóz będzie ciężki na pewno, bo przepracowania damy radę.